Ej kochani, witam wszystkich, z tej strony Isayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Control. Chciałam wam jeszcze tylko pokazać, że przed samym rozpoczęciem nagrywania wykupiłam sobie broń rozbicie, czyli shotguna z ulepszeniem na mniejszy rozrzut pocisków, który myślę będzie chyba najlepszym zastosowaniem w tej chwili. Na więcej rzeczy mnie jeszcze nie stać, także wróćmy sobie już tam do tego miejsca, do którego mamy iść. O, a tego kolegę... Chyba go w sumie... Może go widziałam. A wisi ktoś wyżej jeszcze? Ło, tam jeszcze wisi cała armia. Tamtędy będziemy pewnie gdzieś szli. No nic, no dobrze. Chodźmy do tych drzwi tutaj, bo to chyba najbliżej. Mapka, włącz się. Mapka. Mapka umarła. No nic. Zobaczymy, czy czeka nas tutaj coś, czy powinnam przywieźć. Może wezmę ze sobą jakąś wybuchową butlę. Tak w razie czego? Zastanawiam się w ogóle, jak mogę utrzymywać takie obiekty w rękach. Czy one w pewnym momencie uciekają? Czy mogę z nimi iść? Okej, okay, widzę klatkę. Aha. Aha. A sio, oj, nie trafiło w żadnego gościa. Dałoby się coś, żeby latało... Ach. No właśnie, obawiam się trochę, że przedmioty, które wybuchające, mogą wybuchnąć z tej strony. I tyle byłoby... Aha. Ej, a co ty jesteś niby? Zostali czy nie? Nie mogę przerzucić tego przez drzwi, ale jak podejdę bliżej, to mnie zmasakrują. O, ach. Tamtego nie trafię, ale tego mogę wykończyć. No nie mogę. Tyle? No to było dosyć ciekawe, trzeba przyznać. Oczyścimy ten punkt kontrolny. Trochę mnie te... Zmieniliśmy ze zwykłego na czerwony. No już myślałam. Trochę mnie zmyliły te drzwi, zmyliły, utrudniły pracę, ponieważ gdybym walnęła czymś wybuchowym z drugiej strony, to ja bym dostała bardziej. Dobrze. Mogę w to uderzyć? O, patrzcie! Takie buty! Bo tam widzę, jest to pomieszczenie, do którego nam raczej nie wolno wchodzić. Oraz kolejny. Ale ja wciąż uważam, że... Co z tym można zrobić dziadostwem? Bo wygląda na to, żeby zadawało dosyć sporo obrażeń, w razie czego. It's fried up. You need to fix it before the old twig bats inside the plant has a shit fit. Okej, okay. A tam jakiś tank. Poproszę coś wybuchowego. Tu jest bateria. A, to bateria tu znalazła mi latała. Tu nie ma nic więcej, co mogę podłączyć? Nie ma. O, może jedna z butli by wyszła ze mną. O, dzięki. Chodź, walniemy chociaż jednego taki. Tyle będzie nasze. Nie mogę biegać, jak trzymam taki pojemnik w rękach. O, może w pana tam. Okej, okay. No i zaczynamy. Gdzie będzie pierwszy atakujący? Tu chodził po schodach jeden kolega. Gdzie on jest? A, tam jest z tyłu. Zasłaniasz mi! Dobrze. Uznałam, że może uda się tutaj schować, ale czy oni mnie mogą trafić przez tę podłogę? Strzel, chcę sprawdzić. Nie będzie próbował mnie strzelić? Nie podejdziesz? Żaden? Poważnie? No nie wierzę. Tam jest jeden kolega, widzę.
nie jest jedyny. Tam coś jeszcze z góry do mnie strzela. Tu muszę obserwować, czy oni nie chcą spróbować do mnie wyjść. Dobra, kto mnie tam takim... Tam jest. Oj. Oj, trafił mnie jeszcze. Zdążył mnie trafić. Co za gość. A ty tu? Masz? Pięknie. Ale to poza tobą chodził tu jeszcze jeden. Gdzie on jest? Oj. Krzesło to taka słaba trochę broń, ale niech będzie. Widzę, że on mnie może strzelić, ja go tak już słabiej. Dobra, trzeba tego gościa na dole. Jakby podszedł, to bym go ręcznie... Właśnie. O! Ktoś na dole jeszcze jest? Nie, tylko ten u góry, co mnie tam próbuje zdjąć. Oj. Chciałabym cię... Właśnie. Jeszcze żyje. Wygląda, że żyje i wygląda, że coś w moją stronę rzuca. Patrzcie, jaki celny. Dobra, mam cię. Teraz tak, czy coś jest do podniesienia tutaj? Chociaż niekoniecznie pewnie jest. Pytanie, czy jest ich tam więcej. Chociaż w momencie, kiedy się kończy muzyka, to się robi... Oj. A no właśnie. Wstań, wstań. Chcę cię trafić w głowę. Miałam pytać już, gdzie on ma głowę. Pa, pa. Dobra, ktoś jeszcze? Wow. A. Okej, okay. Na razie... Na razie tyle. Mamy ochronę. O, są baterie. Wejdźmy sobie do schronu. Może coś z niego wyjmiemy. Zakładam, że w schronach nie powinno być wrogów, więc wchodzę sobie tutaj jak do siebie, więc... No. Liczę, że tak jest. Materiał nam wpadł. To w porządku. Teraz tak, widzicie gdzieś miejsce, do którego można by założyć baterię? Bo skoro są, to znaczy, że gdzieś jest. Tu są drzwi, to pewnie, żeby je otworzyć. Oj. Teraz coś gdzieś się pojawiło. Tam u góry. Czy na dole też? Na dole też. Masz, kolego. I jeszcze jeden gdzieś na górze. Tam jest. Chodź. Jeszcze? Podejdź bliżej. Oj. Mam cię. Okej. Okay. Czyli będą nam się pojawiać co chwilę. Dobra. O, jest, znalazłam. Tak myślałam, że nam otworzy te drzwi. Jednak... Chciała... Aha. Tu nas wpuścił. No to w sumie... Taka niewielka różnica. Może bardziej do walki z wrogami? No niech będzie. Widzę kolejny, który trzeba będzie... Aha. No dobrze. Pytanie, czy jak tu sobie wejdę, to mogę wejść wyżej, czy to są tylko poziomy? Nie, jednak tylko poziomy, dobra. No to dawaj, Jazz, idziemy dalej. O, właśnie. Czemu to mi się cały czas zatrzymuje? No nieźle. Tego sobie tak mogłam, ale drugiego już nie będę mogła. Wydaje mi się, że widziałam tam jednego właśnie. Takiego, którego coś chroni. O, chyba wystarczyło nawet. Dobrze jest. Dobrze jest. Okej, czy widzę coś jeszcze na baterii? Nie.
Do podniesienia też niewiele rzeczy mam. A, jest, na baterię, mamy cię. Proszę. Power fixed. Now let's fix the pumps and water flow. Dokładnie. Naprawiliśmy zasilanie. I pokazują się na nich levele, więc zakładam, że oni mnie nie powinni atakować. To jest oczywiście założenie. Teraz tak, sprawdźmy, co tu się kryje. Skrzynia. No i fajnie, co tam w środku? Materiał. Po raz kolejny. Dobrze, niech będzie. Padają nam materiały. To się przed... O właśnie, skończyliśmy chyba misję, tak? Tak, skończyliśmy czy nie? Idź odebrać nagrodę. Dobra, rozumiem. W porządku, czyli super, da się. Jak tu mnie kto zje? Jest windzia. Są kolejne drzwi. Jest jakiś tekst, wreszcie. A tu nie mogę wejść. Dobrze, sprawdźmy sobie tekst w takim razie. Korespondencja. To już było, to będzie dalej. O Atiego już pytali. Tu jest. Przypomnienie o grze. A to ten golf, tak? Kolejna gra w środę o 8 w wiadomym miejscu. Hazard. Wisi mi 20 dolców. Arish. Masz szczęśliwą passę, łobuz. Niech ktoś się dowie, jak oszukuje. Thompson. Wykluczony z gry za ten podejrzany incydent podczas rozdawania. Guy, wiszę ci 60 dolców. Ostatnim razem to ja załatwiłem piwo, więc teraz kolej. Hepton Stala. Remus. No dobra. Remus, to z Harry'ego Pottera przeszedł teraz tutaj, tak? Niech będzie. O, patrzcie, możemy jeszcze wybrać. Kamieniołom, sterownia. Kurczę, to gdzie my chcemy iść? Właściwie, to moglibyśmy się wrócić i dostać się do kolejnej misji, która nas tam woła. Spróbujmy na chwilkę tylko zobaczyć, co tam jest na dole, czy tam na górze. Nie mogę, tak? Okej. Nigdy nie wiem, z której strony będzie wejście. Niejednokrotnie bywa z dwóch. O, możemy schodami w ogóle zasuwać, jakby ktoś bardzo chciał. Poziom piąty, to tu mnie nie wpuszczą. Ale widzę, że nasz kolega nas tam nawołuje, pewnie do tego miejsca tam. A coś się kryje może tu? A niewiele się kryje. Dobrze, tu nie mamy na razie dostępu. Musimy się dostać z powrotem tam, co byliśmy i teraz pójdziemy do pompy chłodzenia. Tak by to wyglądało. Gdzie ten guziczek tu? No, guziczek. Teraz chyba wybrałam poziom poniżej tego, na którym byliśmy. Zobaczymy, jak tam to wygląda w ogóle. No nie? No nie. Bye! O, tutaj mamy drzwi otwarte. Ale jest ciemno. A, wróciliśmy do się. No i bardzo dobrze. To się nawet fajnie składa. Fajnie się składa, jak się tam dostać. W sumie tu jestem tym jednym wejściem. Niby jest tam przejście, prawda? Mogę z tej strony wyjść na górę? Nie mogę, muszę tędy. Niby jest z tamtej strony wejście, tylko czy oni mnie tam wpuszczą? Bo to jest jeszcze inna sprawa.
Forklifty, nie forklifty, inne sprawunki. My się lubimy, tak? My się lubimy. Coś tu mamy ewentualnie? Mnie, chociaż coś się nam tam pojawia. Środki zaradcze zarządu. Właśnie, odebrać nagrody. Odbierz nagrodę. O, ich tamtemu chyba nie odebrałam. Odbierz nagrodę. Nie ten guzik nacisnąłem, co trzeba. Kontynuuj. Okej, okay, no dobra. Czyli pojawiło nam się więcej teraz w misji. Zabij strażników w Syku. Zabij wrogów w sektorze technicznym. Zabij rangersów. Zabij strażników w Syku w sektorze kierowniczym stosując rozbicie. W którym jesteśmy sektorze tak w ogóle? My jesteśmy w sektorze technicznym. No to weźmy sobie tą misję z sektorem technicznym może w takim razie. Ej, nie to. Środki zaradcze. O, to sobie weźmy. Nie powiedzieli jak. Powiedzieli, żeby je, ich zabić, więc jest ok. 25. Zabij wrogów nie ponosząc śmierci. No możemy spróbować, chociaż nagroda jaka za to jest taka... Średnio. Coś nam tutaj się pojawiło? Tak, pojawiły nam się ulepszenia. Szybkość przeładowania. Obrażenia od strzału w głowę. O, to nam fajnie wpadło. A dla tej broni coś nam wpadło? Niekoniecznie, chociaż ją używamy w tej chwili. A z osobistych energia nam wpadła znowu. Zastanawiam się powoli nad rozbieraniem tych rzeczy na części. Dobrze, jesteśmy w sumie w punkcie wyjścia. Nie wiesz, co mówisz. Pytanie, czy to są te drzwi tutaj na końcu, które by nas interesowały? No teoretycznie tak. Ale nie możemy nimi przejść. No to też mi dali... Winda. No widzę, że winda. A gdzieś bokiem się do niej dostać? Można? W tym już byliśmy? Tak, bo jest otwarta skrzynia. No dobrze, czyli trzeba iść troszkę naokoło. Widzę, że tam jest jakiś taki śmieszny tunel zrobiony z jednej strony, a z drugiej... Przez biuro dozorcy jakoś by się dało? No nie... No nie wiem. Z której strony musi być przejście? Dobrze. Dobrze. Tam nie chcemy spaść. Teraz tak. Albo będziemy próbowali przejść tutaj naokoło jakoś. Czy tam są przejścia? Albo zupełnie z drugiej strony. Wygląda na to, że powinno być jakieś takie przejście dziwne zrobione? Taki jakby przekopany tunel czy coś? Czy to jest prawdziwe, czy to jest tylko ta... Czy to jest któraś z tych rur tutaj? No sprawdźmy, przekonajmy się. To są te drzwi, w których byłam wcześniej? Nie, to są inne drzwi. To może być dobra droga. W takim razie... Aha, to jest ta, co mi ją zamknęli. Teraz mnie nie zamykają, bo bateria pasuje. Walnijmy ich czymś fajnym. Oj, spadło. Upuściło się. B.
Bo jak wejdę do środka, to tyle będzie z zabawy. Nie widzę dziadów. Gdzie oni są? A, jest. No, ciekawe mamy teraz to ulepszenie. Broń nam zmieniła trochę wygląd. Kurczę. Ciężko nią się w nich celuje. Ta broń zawsze miała taki rozrzut? Czy to już po prostu nie ma znaczenia, którą bronią walczę i obie mają? A, biegną do mnie, tak, panowie? To chodźcie. Aha. Oj, oj. Te dziwności takie latające. Oj, no. One wybuchają, jak je strzelam. Lepiej, żeby nie wybuchły przy mnie. Wow, 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 wow. Właśnie, jeszcze ciebie. Ty latający, ty. Kończy się amunicja. Byłaś. Mam cię. Już mogę biec oczyścić punkt? Cieszę się. Ten latający, no to nie możemy go trafić z żadnych obiektów, którymi rzucamy, no bo on nie unika. Mamy kolejny pokój naprawiony. Życie nam trochę tutaj się nazbierało. Padło nam coś ciekawego? Nie. Co do broni, troszkę mnie wyposażono jedną i drugą. No dobrze, informacje tutaj trochę osobistej. Regeneracja energii. Nie, ja wolę regenerację zdrowia, ale zaraz. Czym się zmienia broń? W takim razie. Strzał, latanie. No, którym się zmienia broń przecież. Obie wyposażone. Dobrze. Gdzieś się zmienia, znajdę później, jak to się zmienia, bo zapomniałam w tej chwili. Zobaczmy tylko tak, w którą stronę nas interesuje. Nas interesuje iść tam, więc zobaczmy sobie. A? Co tu się wyprawia? My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe that I've discovered a Code Omega paranatural entity residing within the Bureau itself, right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. Did you hear that? It's a sentient force capable of communicating. I checked and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Co? Ochotników? Cześć, piec. Strasznie jaskrawo tu przy tym piecu jest. O. Taka. Crash. Did Atin barrels full of hazardous biological material? It seems like they're breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. Aha! Byśmy się znaleźli w jakimś miejscu zupełnie przez przypadek. A ciebie to nie chcę.
Okej. Okay. Dorzucę cię stąd. Dorzucę. Nie. Czy widzicie więcej beczek poza tą jedną tu, która nie chce się dać złapać? No, no, no. Nie chciałabym spaść. To jest chyba zwykła beczka. Z tej strony tam coś świeci na dole? Chyba na zielono? No dobrze, jak już tu jesteśmy, to spalmy dziady. Trzeba tylko je znaleźć. A, dobrze mi się wydawało, to jednak ta. Założę się, że fajnie by to wybuchało na naszych przeciwnikach. Widzicie gdzieś jeszcze zielone światełko? W sumie... O, na dole jest skrzynka. Tutaj wcześniej coś widziałam. No właśnie, tak mi się wydawało. Miałam nawet do tego podejść, sprawdzić co to jest, a tu się okazuje, że to jest beczka właśnie. Jeszcze jedna. Ale to fajne miejsce na te odpady sobie znaleźli, trzeba im przyznać. Jeszcze jedna, widzisz? Gdzieś jest beczka. Nie, skrzynkę nie. Skrzynkę to otworzymy sobie zaraz, sami. Tutaj nie. Po tych drabinach oczywiście... A, tu jest, się schowała. Chodź, idziemy do pieca. A, pójdziemy górą, będzie może szybciej. Fajne to miejsce jest. Zaraz przejdziemy się dołem i pozbieramy te skrzynki. Przynajmniej jedną widziałam, więc chociaż tyle. Misja gotowa. I mamy modyfikację broni. W ogóle nam powpadały różności. Modyfikacji broni. Co nam tu wpadło? Wzmocnienie obrażeń o 15%. A mamy teraz obrażenia od strzału w głowę 36. No ten mi się podoba, muszę przyznać, który mamy. I kolekcje. Multimedia, no bo przeczytaliśmy. Posłuchaliśmy tej pani, co nam tam gadała sobie. I jeszcze w misjach, żeby sprawdzić. Jest w sumie misja odhaczona. No i dobrze. Mamy to. Teraz zejdźmy na dół. Czy tu się gdzieś dało zejść na dół? Da się spaść na dół, ale czy zejść? A tu są jakieś schody. Właściwie to jeszcze bym... Ło, to tak od tych odpadów? No to ładnie. Mogę tam wejść? Nie. Chociaż z drugiej strony, kto by chciał tej zarazy tutaj dotykać? No, to zupełnie przez przypadek znaleźliśmy całkiem interesujące miejsce. Tu chyba będzie tylko ta jedna skrzynka tak naprawdę. Opsaj, dawaj, co tam masz? Osobista modyfikacja, skuteczność uników, o! Koszt energetyczny uchylenia się. Nie, dobra, jestem, co mamy, niech zostanie. Coś nasza koleżanka nie chce po schodach schodzić. Zatańczyła nam tu jakiś taniec stopujący i na tym się skończyło. O, patrzcie, jakbyśmy ominęli jakiś tekst. No nie wierzę. I znowu dostanę schizy, że przez coś takiego bym coś ominęła i muszę biegać od nowa. Ich, no nic, no to idziemy. Idziemy, lecim, biegniemy. U góry chyba się jeszcze świeci jakaś skrzynka na zielono. A nie, to tylko się świeci. Dobrze, przeczytajmy sobie ten tekst, który nam tu teraz wpadł w korespondencjach. Gdzieś niżej, rozumiem. Kurczę, żeby on się tak dłużej podświetlał, a nie w momencie, kiedy na niego nawchodzimy i on wtedy przestaje. Proszę bardzo, Federalne Biuro Kontroli. No to się nasz kolega tutaj kurzył. Mówiąc delikatnie na znikające w tubach korespondencje. O, a co tam mamy? Można tam wejść? Można tam wejść? Wow. Znalazłam ukryte miejsce. No tu bym wolała nie spadać. Modyfikacja osobista. Ej no, nie możesz przejść aż tak ciasno?
nie może. Piecek, fajnie. Co nam w tej modyfikacji wpadło tym razem? A znowu ten koszt energii wystrzelenia. Tylko teraz zejdźmy. A, chyba się nie skaleczyła. Zawsze jak idę po takich kratach, zastanawiam się, czy one się gdzieś tam nie zawalą. No dobrze, wygląda na to, że jest ok. Możemy iść sobie teraz tutaj w takim razie. Ło, ale dziwne miejsce. No, cieszę się niezmiernie. Mamy jakąś latarkę czy coś? Bo wrogów to tu pewnie mamy na pewno. ASAP pojawia się za każdym razem. O, mogę to podnieść. Ale mogę popsuć. Było za dużo, żeby podnieść wcześniej. No dobrze. Aha, tam jest miejsce, do którego iść mi nie wolno znowu. Mogę przejść pod spodem? Gdzie jesteś tam? No ten shotgun jest spoko, tylko właśnie z bliska. Macie. Okej, dwóch z głowy. Oj. Co ty we mnie? Tyle, a drugi jakiś, bo to pewnie nie koniec, znając was. O właśnie. Proszę, z głowy. I tak nie ufam już tej muzyce, która się wyłącza sama. Pompy chłodzenia. Dobrze. Ilu tutaj na mnie spadnie tym razem? No ci widać nie, ale ktoś na mnie na pewno spadnie. O, jest bateria. Bateria, powiedz, gdzieś cię zaaplikować? Tak. No, oczywiście. Jeden. Tam jest jeszcze gość. Coś mnie utknęło z tyłu. Ściana pojawiła się. No to ciekawie. Tam jest jeszcze gość, widzę go. To daleko jest przy tym shotgunie. Jeszcze nie koniec, rozumiem. Kto jeszcze? Pokaż się, gdzie jesteś. Wpadły nam jakieś modyfikacje, widzę. Aha, i co? I ja mam każdą tą część... No dobra, ale tu głośno. Wrogowie pojawią się pewnie z drugiej strony za chwilę. Nie ty. Nie ty. O to mi chodziło. Dobra, niech się załaduje. I włączmy sobie tą baterię również. Dobrze, gdzie panowie spadli? Tam spadł jeden. Jest kolejny, na dole, a tu u góry ktoś jest? Bo fajniej by było, gdyby jednak u góry nikogo nie było. Tu jest. Okej, gość z głowy. Ciebie nie lubię, ty sobie tutaj nie lataj do mnie. Tam jest na dole kolega. Ale czy to wszyscy? Nie, tam coś jeszcze czerwonego lata na dole. Tam jest. No tak, jeden z tych wybuchających. No dobrze. Załóżmy, że to wszyscy. Załóżmy, bo nie wydaje mi się. Coś do mnie strzela. Gdzie jesteś? Na dole gdzieś pewnie, tak? Jest. Oj. Tu się jeszcze jeden pokazał. Papa. Śpij dobrze.
A ja poszukam kolejnego miejsca na baterię. Nie z tej strony, ale jestem w miejscu, tak, jestem w dobrym miejscu. Tylko tak to może być na każdym poziomie, prawda? Tam jest też jakaś bateria, widzę, leżąca. No najfajniej jest się bronić z góry, ale... Z góry nie zawsze musi być opcja dostępna. Dobrze. Tam widzę światło wariuje, ale widzę baterię, tylko gdzie ją dać? Czy tu na dole jest jeszcze gdzieś miejsce na jakąś? O, tu można jeszcze wpaść do środka. Kolejne, o, osobiste modyfikacje. No nie, no dobra, niech będzie, że tutaj już jest założone, co powinno być założone. Chodźmy dalej w takim razie. Ten bez niekończący się dźwięk w tle to po prostu masakra. Czy ty masz gdzieś? Masz. Dobrze. Chodź tu. Nie. Baterie. To z drugiej strony sobie jednak podejdziemy do tego. Bo chyba się da. A owszem. O, były tu też baterie. Okej. Okay. To mi znowu kogoś przeprowadzi. Shit. What now? Oj. You need to deal with that shit. He is very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap. Get rid of him. Aha, czyli jest popsute, tak? I nie mogę przypiąć. Dokładnie. Złapaliście go w pułapkę. Aha, będziemy z kimś walczyć, tak? No to cieszę się niezmiernie. Co to jest? Wow. Oj! Życie? Życie? Gdzie są ci, których zaciakałam tam z tyłu? Bo to sika na mnie czymś kwaśnym. Życie? Życie, życie, życie. Dzięki. A, wyższa szkoła jazdy będzie z tym czymś w takim razie. No dobrze. Ale nie utknij mi gdzieś, co? No. No dobrze, taki kolega. No i weź tu z tym walcz. Jak to próbuje mnie walnąć? Aha, rozumiem, że tak strzela co chwilę, nie bez przerwy. No, walnij. Jakbym strzeliła z broni? Już? What the hell is that? The most disgusting thing I've ever seen. A już gotowe? No cofa się. Ale rzeczywiście niesmaczne. Ło. Aha. Na tym koniec, jeżeli chodzi o cofanie się, tak? No dobra. Chyba mu jest niedobrze, tak sobie myślę teraz. Ble. Aha. Dobrze, znowu coś się udało tam cofnąć, kawałek. Jaka breja? No
nieładna. Dobrze, co my tu mamy? Jakiś labirynt nas normalnie wpuścili. A tu? No nie ma przejść. Zastanawiam się, czy da się wejść w te inne miejsca. Albo czy będzie się dało wejść, tak jak tam skrzynka była. No dobra. Rób co musisz i kończ. Dzięki. Mhm. A, amunicja mi się skończyła, no. Okej, to chyba na tyle by było. Znowu sobie gdzieś pójdzie. Coś ty jadł, kolego. Taki jesteś. Teraz... A, jest skrzynka. Chodź, chodź, otwórz się. Modyfikacja broni, rozbicie. Dobrze, później. Teraz tak. No to idziemy dalej. Oj. We need to hurry. No ja wiem, że we need to hurry, but... Dostałam się do wejścia w sumie. Aha, to co, mogę się teraz... Aha, baterie z powrotem. Rozumiem. Pozbyłam się tego tu. Okej. To chyba nam się powiodło. To teraz zróbmy szybki bieg pod spodem. Poszukajmy, czy... Ło. Winda działa. Poszukajmy, czy coś nie zostało może do pozbierania. Albo może, wiecie, w takich ukrytych miejscach będzie. Słyszę, że winda przejechała. Otwarła się nam nawet, wzięła. Aha. Ale nie sama. Ło, chodu. What are those? To chyba na niego nie działa. Wow! Czym mi się tak mocno dostało? No nie podoba mi się to troszeczkę. Czym ja oberwałam? Co się dzieje? Ej, on jeszcze żyje? Czy już zginął? Widzę tam życie leżące. I jest, idzie na mnie. Chyba mnie czymś trafił. Wiecie co? No gramy cofnęła tutaj, ale do miejsca niezbyt fajnego. Ponieważ wygląda na to, że tu jest walka od razu. Myślałam, że mnie tam cofnie, ale jednak tak się nie stało. Ginży już. O, granat. Z kim wy tutaj walczycie? Z tym tu dziadem. A skąd ta inwazja w ogóle? Tam jeszcze tylu leci. Skąd byście się wzięli? Oj, 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 oj.
Oj! Coś po... jeszcze? No te są lepsze z bliska jednak. Tam się jeszcze pojawił jeden. Wow! Są te, co do nas idą i wybuchają. A kolega gdzie się wybiera? Gdzie mi tu? Wow, 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 życie, życie, życie. Tutaj też coś musiało wyleźć, ale się postarał. Ten u góry też jest wróg. No nie wierzę, jak oni to robią. Słabi jesteście w tej walce. Nie podchodź mi pod beczkę. Albo pod oponę. No stąd ich nie trafię, bo mam shotguna, więc... Okej, okay, jeszcze ten jeden, co biega. Wszyscy już? No to nieźle mnie cofnęło. Zginęłam z jednym gościem, to mnie cofnęli do walki z innymi, no. Trochę życia sobie pozbierają. Wow! Skąd to do mnie? A! Tyle? Już? Słabe życie masz, kochana. No dobrze. Patrzcie. Właśnie, na mapce. Wysyłam je do sterowni. Mogę tu wciąż wejść? Clock back? Now? Oh man, Adi is gonna be so pissed. Poczekaj, o czym ty mówisz? Dopiero co usunęłam. To o tych to już rozmawialiśmy. Psujesz. Ale co to ma być? Właśnie, kolekcja. Wpadł nam ten jeden tekst. Gdzieś tam na dole musi być. Gdzie on to jest? Tekst to jest. Skarga. Ten obrzydliwy zator znów blokuje kanalizację. Co to jest? Skąd się to bierze? I czemu Ahti wciąż wykrzykuje w jego stronę różne nonsensy? Zachowuje się tak, jakby to coś go rozumiało. Oczywiście myśli również, że my go rozumiemy. To chyba taka odmiana szaleństwa. Zamierzam wypróbować nowy udrażniacz do rur. Ekstremalna siła. No dobrze, spróbuj, ale nas to tutaj woła do sterowni jakiejś. Z tej strony... tego sobie spadnę. Do sterowni mówisz, tak? No dobra. Niech będzie, jak to ma być gdzieś z tej strony. Czy ona jest pod nami, ta sterownia? Bo to by mnie zdziwiło, by mnie kto, gdyby tak było rzeczywiście. Ta winda, co mnie tam wzięła. Kurczę, no. Tak jakby mnie musiało cofnąć tak daleko. Byliśmy się tam przy tej pompie chłodzenia. Sterownia. Wyłącz blokadę wewnętrzną za pomocą dyrektorskiego wyłącznika awaryjnego. No gdzieś na tym poziomie mi to każe to zrobić, ale... Nie jestem przekonana do końca. No nie, tam nie. Czyli gdzieś niżej? Wow. To znaczy co, mam wracać tam, gdzie byłam?
No tak by to wyglądało, jakbym... No nie wierzę. Poważnie. Mam nadzieję, że za mną się żaden nie pojawił. I co się chowasz? Prędzej czy później tak cię trafię. Ło! Który mnie z tej rakiety walnął? On jednak mnie z rakiety tutaj strzela. O, uciekł. Jeszcze żyje? Nie. Jak się go... O, co tym razem? Jak się go odpowiednio szybko nie pozbędę, to będzie do mnie strzelał z tej rakiety. No dobrze, no chodźmy. Okej, gdzie jest kolejny osobnik? Na górze. Aj! Rakiety. Ło! Ale się uparł, no. Ach, tu jeszcze jest jeden. No dobrze, podejdziemy go z drugiej strony jednak. Wykorzystamy tym razem możliwość. Byłaś stamtąd, a nie. O, mam cię. Dobrze. Niedobrze. Niedobrze. Pa, pa. Ktoś jeszcze? Czy tylko ten tam właśnie? Nabuzowany. A, dobra, udało się. Dosyć szybko go załatwić. Tam nie musimy iść w sumie. No dobrze, no. Sterownia, no sterownia. To jest sterownia. Rozumiem. No dobra, to była ciekawa akcja. Okej, okay, kolejnego gościa mamy z głowy. Ale to jeszcze pewnie nie wszyscy będą. Chociaż, mogę już to przejąć, tak? No to przejmujmy. A co mi tam po tych oświetleniach? Przejmuj, będzie spokój. Dokładnie. To zróbmy to i na tym skończymy sobie odcinek. Jest dosyć długi, więc może jednak będzie jeden. Jeszcze tylko zrobię szybki kurs dookoła, czy coś mi się tu podniesie. Niekoniecznie. Tam włączyć, tu życie. No nie bardzo, dobrze. Zróbmy to i zakończmy sobie spotkanie właśnie takim tutaj akcentem.